Cześć moi drodzy! Dzisiaj, słuchajcie, odcinek absolutnie przełomowy, bo nie będzie jedna Asia, tylko będą dwie Asie. Jeśli jedna to dla Was za mało, to koniecznie musicie zobaczyć to nagranie. A zupełnie szczerze, to miało ono się pojawić w tamtym tygodniu, tylko tak pięknie się nagrało, że nie nagrał mi się dźwięk w mniej więcej połowie, więc musiałam powtórzyć nagranie. W związku z czym dzisiaj zapraszam Was na dwie odsłony samej siebie. Prawie jak stwórca w dwóch wydaniach. Będzie bardzo ciekawie, poza tym, że będą dwie Asie, będzie też sporo planszówek do przejrzenia i różne inne ciekawostki, gadżety, a więc nie pozostaje mi nic innego, tylko zaprosić Was serdecznie do oglądania, a gdybyście mieli chwilę i mieli ochotę wspierać kanał On Table i z góry za to dziękuję, to jeszcze fajnie, jak klikniecie sobie subskrypcję i dzwoneczki, a potem jeszcze jak znajdziecie moment i napiszecie komentarz, to już w ogóle genialnie, więc miłego oglądania, moi drodzy. Wiecie co, w przypadku tej gry zwróciło moją największą uwagę? Ten napis tutaj. Czyli to, że to jest gra karciana, która powstała na bazie bestsellera niejakiej Sarah J. Maas. Ja tej autorki nie znam, ale sprawdziłam sobie. Pani jest amerykańską pisarką, no i właśnie stworzyła bestsellerową serię, która nazywa się Szklany Tron, na podstawie jednej z części z tej serii, która z kolei nazywa się Królestwo Popiołów, powstała ta gra. Natomiast wracając do Sarah J. Maas, to jest taka autorka, która zadała sobie pytanie, a co? Jeśli ten kopciuszek to wcale nie jest takie udręczone dziewczę, co to tylko zamiata, sprząta i nie może iść na bal, tylko zabójca. A co jeśli ten sam kopciuszek poszedł na ten nieszczęsny bal, ale nie po to, żeby rozkochać w sobie księcia, żeby żyli długo i szczęśliwie, wiecie, tylko żeby go zabić. I to są rzeczy, które spowodowały, że ja z całą pewnością do Szklanego Tronu, czy też książek Sarah J. Maas sięgnę. Natomiast to rzeczywiście jest też informacja, która mnie zaciekawiła, jeśli chodzi o tę karciankę. Tematyka, jaka jest tutaj przełożona, to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Po prostu mamy jakieś wspomnienia, mamy królewne, mamy jej demony, które będziemy gdzieś tam wtasowywać w karty. Natomiast pojawiają się też wspomnienia i będziemy je w specyficzny sposób układać, a także rozbierać. I teraz nie chcę Wam za dużo zdradzać. Oczywiście jakby zasady układania tego to nie jest żadna tajemnica. Trzeba zgodnie z zasadami, z instrukcji dokładać sobie kartę na kartę. Jeśli uda nam się zebrać na przykład te same kolory, i uzyskamy w łańcuchu 7 punktów, to pozwoli nam odkryć karty i gdzieś tam zbliżamy się do wygranej danego scenariusza. No ale właśnie mamy tutaj scenariusze i przechodzimy sobie kolejne etapy, odsłaniamy nowe rzeczy i w kolejnych naszych nowych rozgrywkach, właśnie w trybie kampanii, pojawiają się nowe elementy, pojawiają się zmiany w naszych rozgrywkach, a więc mamy urozmaicenie. I to jest ciekawe. I o ile jakby sam mechanizm gry, to może nie jest coś, co mnie jakoś bardzo urzekło, natomiast Szklany Tron był przyjemnym doświadczeniem. Ja tej gry sobie raczej nie zostawię na półce, natomiast myślę, że może się ona spodobać wielu osobom. Po pierwsze, pod kątem tego, że właśnie rozgrywamy sobie jakąś historię, kampanię i sprawdzamy, co tam dalej się wydarzy, a po drugie, że mamy rzeczywiście rosnące i zmieniające się zasady gry w ramach tej kampanii i całkiem przyjemne układanie sobie w dość specyficzny sposób kart. To jest nowość od wydawnictwa Fox Games, tak bardzo króciutko i szybciutko chciałam Wam o niej opowiedzieć i ją pokazać. Osadnicy narodziny Imperium. Dla mnie to tak naprawdę 51 stan, tylko nie w scenerii post-apo, bo mamy tutaj Rzymian, mamy Egipcjan, mamy barbarzyńców i mamy Japończyków, czyli coś a la kupcy w 51 stanie, którzy zawierają umowy. Generalnie bardzo podobnie to tutaj działa. Naszym zadaniem w osadnikach narodziny Imperium jest rozbudowywanie swojego imperium. Jak to możemy zrobić? To między innymi podpisując umowy, będziemy w bardzo klasyczny sposób wymieniać sobie pracownika na zasoby, surowce, które nam są bardzo potrzebne, będziemy budować, ale możemy też plądrować i to jest fajna rzecz, czyli tutaj zamiast tych małych czerwonych pistolecików, które są w 51 stanie, mamy małe czerwone mieczyki i pójdą mieczyki w ruch i jest fajnie, jeśli mogę zrównać do poziomu fundamentów czyjąś budowlę. Mniej fajne, jeśli ktoś robi to mino, ale tak to przy narodzinach Imperium bywa. No więc oczywiście naszym zadaniem jest rozbudowywanie tych naszych imperiów tak, aby były najpotężniejsze, aby wybrać. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ze mną najnowszy dodatek do tej gry i rzeczywiście my tutaj poprzez wieki będziemy podążać, co pokazują chociażby takie plansze celów, po których będziemy kreślić i różne rzeczy tutaj pisać i mamy tutaj i starożytność, i kolejną erę, czyli średniowiecze i później już przeskakujemy do rewolucji przemysłowej,
i oznaczamy wszelkie nasze postępy. W momencie, kiedy nasze imperium rozwinie się tak mocno, że jesteśmy na końcu skali postępu, no to właśnie przechodzimy do tej nowej ery. Natomiast to, co jest też bardzo fajne, to to, że w tym trybie kampanii, która jest tutaj w otwartym świecie, co to znaczy? No to znaczy, że możemy sobie w tej otwartej przestrzeni, w której nie mamy ograniczeń, wybrać jakby kierunek, w którym będziemy podążać, bo Rzymianie specjalizują się w czymś innym niż barbarzyńcy oraz na przykład Japończycy. Każdy trochę coś w czymś innym jest dobry. Natomiast w tym całym otwartym świecie, gdzie wskażemy sobie jakby nasz kierunek rozwoju naszego imperium, będziemy mogli rozgrywać jakby tę grę z nowymi graczami. To znaczy, jeśli przechodzimy tę kampanię, to nie znaczy, że jak już zaczęliśmy z kimś, to musimy już do końca grać. Mogą spokojnie dołączać się nowi gracze i budować sobie zupełnie od podstaw swoje imperia i jeśli nie macie jeszcze, nie graliście w osadników Narodziny Imperium, to zagrajcie, a później sprawdźcie sobie poprzez wieki, a jeśli macie, no to jakby droga jest krótsza i prostsza. A co ja tu mam? Słuchajcie, w ramach ciekawostki. To była czwarta pod względem wielkości zbiórki kampania na polskiej platformie Wspieram to w 2019 roku. Oczywiście Niedościgniony Król, czyli Zew Cthulhu. Później bardzo dobrze ufundowała się gra Stworze, następnie Time Stories. Natomiast w 2019 roku mieliśmy kampanię Lisków o Jojanie. I w przypadku tych dwóch ostatnich gier to była już bliska różnica, bo to jest prawie 300 tysięcy polskich złotych. Liski ufundowały się bardzo dobrze, natomiast jak widzicie, to nie są liski, tylko Fox Matters. Chociaż właściwie są to liski, tylko w anglojęzycznym wydaniu. I w ramach ciekawostki Wam o tym mówię, ponieważ liski startują na Kickstartera. I mówię Wam o tym w ramach ciekawostki dla tych wszystkich, którzy chcieliby może wesprzeć uproszczoną wersję zasad. Tu będzie generalnie, ma być bardzo przystępnie dla gracza i w uproszczony sposób, więc zmienia się całkiem sporo rzeczy w rozgrywce. Jak chcecie, śledźcie temat, pewnie pojawi się ta informacja też w Board Newsie. No właśnie, a jeśli ktoś jeszcze nie ma, a chciałby mieć liski, to na Kickstartera one niebawem wjeżdżają. Cześć, witajcie, Podmaster z tej strony. A dzisiaj bohaterem odcinka w grze, na którą czekam, jest Blood of the Northmen. Jest to gra Karla Hudyka, znanego z Glory to Rome, bardzo, bardzo fajnej, bardzo ciekawej gry. Gra zabiera nas do wikingów. Będziemy walczyli wikingami, pomiędzy sobą. Gra jest od 2 do 4 graczy, w granicach 45-90 minut trwa. I wiek to jest 14+, myślę, że spokojnie 12-latki mogą zagrać w tą grę. Co jest fajnego w tej grze, to że mamy kafelki i te kafelki, bo generalnie gra jest kafelkowa, te kafelki sobie pełnią trojaką funkcję. Po pierwsze są terenem, a po drugie, jeżeli je zagrywamy, to zależnie od tego, co mamy tu na kafelku, czy mamy drogę, czy mamy las, czy mamy góry, wykonujemy odpowiednie akcje. Też jeżeli mamy więcej lasu na przykład, to ta akcja jest podwojona, tudzież potrojona. Co jest jeszcze fajnego? To jest jeszcze fajne, że te kafelki też służą nam do walki. I tutaj zależnie od tego, ile mamy gór. Oczywiście kwestia taka, że góry wywołują tą walkę. No a potem dobieramy ileś tam kafelków i zależnie od tego, ile mamy gór, taka jest nasza siła, taka jest nasza przewaga. Gra jest grą area control, kafelkową. No i cóż mogę więcej powiedzieć o tej grze? No, osobiście zagrałem w nią 3 razy, więc nie mogę jakoś tam specjalnie się wypowiedzieć dużo więcej na ten temat. Natomiast gra mi się podoba i czekam na jesień, kiedy się pojawi. Zapewne dziwi Was to, że mam pudełko tu w ręku, ale jest to egzemplarz przedprodukcyjny, więc też jest to prototyp, więc na pewno nie będą te wszystkie rzeczy, które są tu w prototypie, takie same jak w wersji finalnej. Także polecam grę i pozdrawiam Was. Co tu widzicie, moi drodzy? Podpowiem Wam. Dziewczyna i wojna. W tym pudełku. Pierwsza wojna światowa. Myślę, że to jest tytuł dla wszystkich graczy, którzy szukają i cenią sobie gry wojenne, gry mocno taktyczno-strategiczne i gry, które przenoszą nas w konkretny czas historyczny. Tutaj pierwsza wojna światowa i to nie jest tematyka jakoś bardzo bliska mojemu sercu, chociaż bardzo pozytywne zaskoczenie ostatnio, jeśli chodzi o moje doświadczenia z takimi właśnie grami, to Domination od wydawnictwa Phalanx. Świetnie się bawiłam. Tam
II wojna światowa. Tu mamy I wojnę światową. Wcielamy się w generałów, no i wiecie, no wysyłamy jednostki na pole bitwy, musimy to wszystko tak taktycznie i strategicznie, mądrze sobie rozplanować. Każda z tych naszych jednostek specjalizuje się w czymś innym, no bo piechota nie zrobi tego samego co czołg. Nie będę tutaj tłumaczyć, bo wszyscy fani gier wojennych doskonale to wiedzą. Dla mnie ten tytuł okazał się taki bardziej surowy w stosunku do Dominations, bardzo mocno ukierunkowany na taką skoncentrowaną taktykę i strategię i jakoś bardzo mnie nie urzekł, ale myślę, że może się spodobać właśnie wszystkim miłośnikom czy to I wojny światowej, czy w ogóle gier historycznych, więc tak krótko w ramach ciekawostki chciałam zwrócić Waszą uwagę na Trench Club, bo jego kickstarterowa kampania jeszcze trwa, więc macie szansę powiększyć swoją kolekcję. Cześć, z tej strony Bartek Chlebicki z Lucrum Games oraz podcastu Dobry, Zły i Ostatni. Witam i pozdrawiam wszystkich widzów kanału On Table. Grą starą, ale jarą, którą chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować, jest Carson City. Carson City jest to typowy worker placement, aczkolwiek również nie do końca typowy. Trochę zaprzeczyłem samemu sobie, dobrze zaczynam. No więc nietypowość Carson City polega na tym, że worker placement, jaki w tej grze znajdziemy, jest co nieco agresywny. Agresywny, ponieważ samo wejście moim miplem na pole, które chcę tam zająć, nie wystarczy, żebym ja tę akcję wykonał, ponieważ musimy poczekać do końca fazy rozkładania tych mipli, a w tejże fazie inni gracze również mogą tam wejść i następuje po tej fazie walki naszych mipli, jak to na dzikim zachodzie, będą rewolwerowcy, chyba mi się udało, się pojedynkować. I w tychże pojedynkach okaże się, kto które pole zdobywa i kto jaką akcję będzie mógł wykonać. No dobrze, ale zacząłem mechanicznie, prawda? Strasznie sucho. O co chodzi, jaki mamy w tej grze klimat? No klimat, jak się zapewne domyślacie po samej okładce, jest klimat Dzikiego Zachodu. W tymże klimacie będziemy budować miasto, owo Carson City, jak również będziemy starać się tam wykonywać najróżniejsze akcje, które przenoszą punkty. O Boże, znowu strasznie sucho mi to wyszło. Jeśli chodzi akcje, będziemy wykonywać, wiecie, takie, które z Dzikim Zachodem się kojarzą, a to gdzieś wybudujemy sklep, w którym będziemy coś tam sprzedawać, a to będziemy wydobywać złoto w kopalniach, a to będziemy starali się na naszym ranczu, generalnie gra jest wbrew pozorom, wbrew temu, co ja tutaj mówię, bardzo klimatyczna. Jakoś tutaj, nie wiem, nie udało mi się do końca tego klimatu Wam przekazać, natomiast musicie uwierzyć mi na słowo. Ja tę grę bardzo lubię, przede wszystkim na dużą interakcję, która występuje pomiędzy graczami i no i te pojedynki bardzo mi po prostu przypadły do gustu. Zdecydowanie polecam Wam tą grą się zainteresować, jeśli lubicie worker placement. A tymczasem dziękuję za uwagę, do zobaczenia, hej! Napad na Doomrock, czyli Assault on Doomrock, to jest tak naprawdę oryginalny tytuł tej gry. Dlaczego oryginalny? Bo w wersji angielskiej gra już była na Indiegogo, na Kickstarterze z całkiem sporym sukcesem ufundowała się. Natomiast mówię Wam o niej w polskiej nazwie, czyli Napad na Doomrock, ponieważ wystartowała zbiórka polskiej edycji tejże gry o nazwie właśnie Napad na Doomrock. W Doomrock, czyli w tej krainie, do której docieramy, gdzieś tam na końcu czeka potwór. Kiedy uda nam się go pokonać, wygrywamy całą grę. Ale najpierw po wyborze bohatera. A co mamy za bohaterów? Słuchajcie, możemy wcielić się w paladyna bądź paladynę, bo jest wersja dla pań i panów, w łotra bądź też szelmę, i szelma to jest ta żeńska odmiana, w łowcę, więc i łowczynię, w wojownika oraz wojowniczkę, w maga oraz wróżkę, w tym przypadku w wiedźminera oraz no, wiedźmę, ale mamy też polski akcent, czyli husarza i szlachciankę, i tutaj akurat już nie mamy na odwrocie. Natomiast co ciekawe, to ich cechy, które mogą być na przykład zrzędząca szlachcianka, no to się może zdarzyć, kobiety czasami zrzędzą, cóż. Natomiast oby tylko nie cuchnęły.
chociaż husarz z jego czosnkowym wydechem może być cuchnący. Albo jakiś totalnie niezdecydowany mag. No strzelić? Nie strzelić? Sam nie wiem. No to brzmi ciekawie. Przesadnie heroiczna wojowniczka. Tak, no można być przesadnie heroicznym, ale też sfrustrowanym, niestabilnym, przestraszonym, sadystycznym i słuchajcie, naoliwionym. Przynajmniej gość ma śliską ucieczkę. Tak to mniej więcej wygląda, więc trochę krzywe zwierciadło i jakby takie postacie, które są takie klasyczne, no bo jakby często są wojownicy, magowie, wróżki, paladyni, no może mniej husarzy czy szlachcianki, natomiast już ich cechy są, nazwijmy to w cudzysłowie, zachęcające. Co my tu robimy, moi drodzy? Kooperacyjna gra dla od 1 do 4 graczy, a więc samodzielnie, jak się nie boimy, nie wybierajcie cuchnącego, lub też w drużynie do 4 graczy odwiedzamy sobie miejsca, przeszukujemy, bo ważne jest, żeby znaleźć dużo ciekawych przedmiotów. Dlaczego? Bo ułatwią nam one walkę. Po drodze czekają nas potwory na różnych poziomach, no bo kiedy dotrzemy do Doomrock, bardziej lub mniej styrani, to jak mówiłam, tam musimy pokonać tego potwora, który na końcu czeka, czyli nazwijmy go finałowego wroga i dobrze jest być dobrze przygotowanym, posiadać umiejętności, doświadczenie, zdolności i przedmioty, które nam to umożliwią, aby nie zdawać się tylko na rzuty. Chociaż rzeczywiście w walce rzucamy i dopasowujemy sobie do tych małych przedmiotów i różnych umiejętności, które posiadamy. Kiedy walczymy, wyciągamy sobie takie planszetki, więc są i plansze w tej karciance. Wiemy dokładnie, gdzie i jak i kogo rozstawić oraz siebie. No i później już od tego, co wymyślimy, zależy, jak potoczą się nasze losy, tutaj różne możliwości, jakie nam może zadać przeciwnik. Będą walczyć i bronić się, czy też atakować zacięcie. Gra, która ma dość proste zasady, bo nie są one jakoś wybitnie skomplikowane, ale jest ich sporo. No i właśnie, jeśli macie ochotę na taką wyprawę do Doomrock, to w polskiej wersji językowej ta gra może być dostępna dzięki Waszemu wsparciu, a ja chciałam Wam krótko ją pokazać i o niej opowiedzieć. W tych wszystkich grach, takich jak na przykład Napad na Doomrock, gdzie mamy dużo kart, gdzie układamy sobie skrzętnie te stosy, potem ktoś idzie, trąci, to wszystko się sypie. No to słuchajcie, tak w ramach ciekawostki szybciutko pokazuję Wam, dla geeków to będzie żadna nowość, czyli stojak, podajnik na karty. Ja wykorzystuję również na żetony, jak w przypadku tej gry. A właśnie, ciekawa jestem, czy zgadniecie, z jakiej to gry są karty. Przyjrzyjcie się dobrze i dajcie znać w komentarzach. Bardzo fajna, praktyczna rzecz. Do tego ta wersja przezroczysta mnie osobiście bardzo się podoba. Oczywiście mniejsze formaty kart wkładamy tak samo jak żetony. Wyciągamy sobie, jest to naprawdę świetny gadżet. Jak nie macie jeszcze, to zaopatrzcie się, polecam. Z tej strony Michał, Asia poprosiła mnie, żebym opowiedział kilka słów o drukarkach 3D. Jest to gadżet, który niedawno nabyłem i który zdecydowanie urozmaica i segreguje mój planszówkowy świat. Drukarki dzielimy ze względu na sposób drukowania, na drukarki, które drukują żywicą utwardzaną światłem. Niestety wydobywają się z nich trujące opary, więc obsługa takich drukarek należy robić ze starannością, z odpowiednią wentylacją. Oraz drukarki drukujące warstwowo, topiące filament. Są dużo bardziej bezpieczniejsze, mogą być zdecydowanie użyte w domu. I to jest jedna z drukarek, którą tutaj widzicie. AnyCubic Mega S jest to drukarka budżetowa. Jej koszt to jest 1300 zł. Przychodzi tak naprawdę w dwóch elementach, czyli w ramie i podstawie. Wystarczy 8 śrub i poziomowanie łoża, na którym dokonujemy nasze wydruki, wprowadzenie filamentu i drukarka tak naprawdę w 40 minut jest gotowa do pracy. Drugi model, który rozważałem, był marki Prusa. Jest to model dużo mniej awaryjny, lepszy w użytkowaniu, zdecydowanie szybszy, cichszy. Natomiast koszt tego modelu to był 3500 zł, więc zdecydowałem się jednak szczególnie na początek zainwestować troszeczkę mniejszą kwotę. Jeżeli chodzi o wydruki, jakie możemy dokonywać, to są wydruki 21 x 21 cm, 25 cm w górę. To są już bardzo długie wydruki, które mogą trwać nawet 20 parę godzin. Natomiast jeżeli potrzebujemy coś jeszcze większego, możemy taki wydruk podzielić w dwóch elementach, wydrukować i skleić.
Jak widzicie, drukuję filamentem PLA. W ogóle filamenty przychodzą na tego typu szpulach. Są twardsze, miększe w zależności. Ja zdecydowałem się na PLA, ponieważ jest to najłatwiejszy w użytku filament, biodegradowalny, więc jak najlepiej sprawdza się do planszówkowego świata. Nie potrzebujemy tutaj mocnych, twardych obiektów, bo nikt tym tak naprawdę nie rzuca. Kolory. Tutaj w zależności od producenta. Jak widzicie, mam założony brązowy. Tu mam próbki, które podostawałem. Biały, niebieski czy pomarańczowy. Dostępne są także filamenty twardsze, ale tak jak powiedziałem, na nasze potrzeby planszówkowe prawdopodobnie PLA jest idealny. Jeżeli chodzi o koszty wydruku, w zależności od wielkości, powiedziałbym, są to raczej groszowe bądź maksymalnie złotówkowe sprawy. Nie jest to na pewno urządzenie dla wszystkich, ponieważ wymaga pewnej konserwacji, smarowania. Ta drukarka odmówiła mi pracy już po trzecim dniu. Tak naprawdę musiałem wyciągnąć lutownicę z szafy i przylutować jeden kabel. Natomiast potem pracowała już bezawaryjnie. Jak widzicie, drukuję wszelkiego rodzaju organizery czy figurki, bądź też po prostu pojemniczki na zasoby, na przykład tutaj połówka orzecha, którą używam we werdelu. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli będzie drugi odcinek, czy chcielibyście zobaczyć coś więcej. Pokażę Wam, jakie wydruki robiłem, jakie mniej więcej są ich koszty i czasy. Więc dzięki i do zobaczenia. Pora kończyć. Dwie Asie w jednym odcinku to może być dla niektórych za dużo. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to znaczy, że jesteście bardzo dzielni. Słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach, czy jakaś planszówka zwróciła Waszą szczególną uwagę z tego odcinka, a może gadżet Wam się spodobał? Generalnie pamiętajcie, że w oddzielnym nagraniu będę odpowiadała na Wasze pytania i sugestie w komentarzy. Kto wie, kiedy go nagram, im więcej pytań, im więcej sugestii, tym szybciej będę musiała to zrobić, a więc sami widzicie, że sporo zależy właśnie od Was. No i tyle. Bardzo serdecznie dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną, a właściwie z nami, czyli ze mną i z moimi gośćmi. Zapraszam Was serdecznie. W czwartek rano powinien pojawić się materiał, bo na Untable zawsze rano, ponieważ Asia budzi i opowiada o fajnych planszówkach, a więc mam nadzieję, że do zobaczenia. Tymczasem miłego dnia. Trzymajcie się, cześć.